To już potwierdzone. Będzie kaucja za plastikowe butelki i puszki. Rząd przyjął nowelizację ustawy. Już za 2 lata będziemy mogli oddawać je w większych sklepach. Mniejsze same zadecydują, czy skorzystają z nowego prawa. Ma być ekologicznie opłacalnie. Ile wyniesie kaucja i kiedy otrzymamy zwrot? Paweł Gadomski. To już kiedyś było i co więcej, wróci stary, sprawdzony sposób na problem z opakowaniami po napojach. Bardzo dobrze, że wracamy. Ja pamiętam, jako dziecko zbieraliśmy butelki i do skupu się odnosiło. Teraz, żeby oddać butelkę z kaucją, trzeba zanieść ją do tego samego sklepu, w którym się ją kupiło i jeszcze potwierdzić zakup paragonem. Za nieco ponad 1,5 roku, jak wynika z przyjętej przez rząd ustawy, nie będzie już z tym tyle kłopotu. Jeżeli ktoś ma w sklepie na przykład taką butelkę, to można oddać się w drugim sklepie, który też ma taką butelkę. Sklepy powyżej 200 metrów będą zobowiązane do tego, żeby ją przyjąć. Od 1 stycznia 2025 roku do opakowań na napoje będzie doliczana 50-groszowa kaucja. Chodzi tu o butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra i jednolitrowe metalowe puszki. Dotąd większość z nich lądowała na śmietnikach. System kaucyjny ma być zachętą do zmiany nawyków. W dzisiejszym świecie, kiedy wszystko rośnie, jeżeli chodzi o cenę, to myślę, że każdy zwrot tutaj będzie dawał nam możliwość oszczędzania. Czy 50 groszy za zwrot kaucji to wystarczająca kwota, by ludzie fatygowali się z pustymi opakowaniami do sklepów? Zdaniem znawców branży zajmującej się odbiorem odpadów, wysokość kaucji, zanim system zostanie na dobre u nas wprowadzony, prawdopodobnie wzrośnie. Biorąc pod uwagę inflację, biorąc pod uwagę też wzrost zamożności Polaków, to będzie gdzieś pewnie między 70 groszy a złotówka. Na różny sposób różne kraje radziły sobie z systemem kaucyjnym. Tak od lat jest w Norwegii, a tak robi się to w niemieckich sklepach. Jest maszyna, która przyjmuje butelki. Dostajemy paragon, idziemy do kasy, nie dostajemy gotówy, tylko w ramach tej kasy odejmowany jest. U nas już kilka lat temu krakowski magistrat ustawił u siebie butelkomat. Za butelkę można było dostać nawet 20 groszy. Pieniądze w butelkomacie szybko się jednak skończyły, a ponieważ do urządzenia często oddawano nieopróżnione butelki, zaczął się z niego wydobywać przykry zapach. Z eksperymentu z butelkomatem w końcu tu zrezygnowano.